Dzień dobry Państwu. Bardzo miło nam Państwa powitać na dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu, które nazwaliśmy pierwszą pomocą dydaktyczną, czytaj po polsku. Pierwszą pomocą dydaktyczną, bo chcielibyśmy, aby uczenie się języka polskiego, nauczanie języka polskiego było oparte na tekstach języka polskiego, na autentycznych, faktycznych tekstach, tekstach literackich. I chcemy Państwu pokazać, że można to robić, że jest to bardzo przyjemne i bardzo atrakcyjnie możemy uczyć języka polskiego, wykorzystując polskie teksty literackie. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie postanowiliśmy podzielić na trzy części. I mnie przypadła w udziale rola prezentera serii, którą chcemy Państwu pokazać. Zacznę od ogólnej prezentacji tej serii. Seria, która ma tytuł Czytaj po polsku, ma trzy cykle wewnętrzne oznaczone kolorami: cykl zielony, cykl niebieski i cykl czerwony. Seria ta została stworzona z myślą przede wszystkim o cudzoziemcach. Od tego zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy od owego cyklu zielonego, który był przeznaczony przede wszystkim dla początkujących cudzoziemców. Wydaje nam się dzisiaj, że mogą czytać je teksty zamieszczone w tym cyklu także osoby poniżej poziomu A2, takie, które dopiero rozpoczynają przygodę z językiem polskim, które gdzieś od poziomu A1 uczą się języka polskiego. Została stworzona z myślą o cudzoziemcach, ale jestem przekonana, że z książeczek z każdego z tych podcyklów, z tych kolorów mogą korzystać także osoby, które uczą się w polskiej szkole, są Polakami. Każdy może próbować czytać choćby fragmenty tekstów z różnych poziomów, że nawet osoby początkujące mogą czytać fragmenty tekstów pomieszczone w cyklu czerwonym, a zaraz postaramy się udowodnić, na czym to polega i w jaki sposób można to robić. Zacznijmy od cyklu zielonego. Tutaj znajdziemy przede wszystkim opowiadania i nowele pozytywistyczne. Od takich opowiadań i nowel rozpoczynaliśmy nasze działania. Są to opowiadania i nowele skonstruowane w taki sposób, że łatwo, stosunkowo łatwo jest je przerabiać, tak aby można było je udostępnić także osobom mniej zaawansowanym. Wybraliśmy nazwiska takie, które najczęściej pojawiają się w zestawach lekturowych. W cyklu zielonym teksty, które zamieszczamy, są dość mocno uproszczone. Jest uproszczone ich słownictwo i te teksty są dość mocno skrócone, ale tworzyliśmy je z takim zamysłem, żeby one oddawały zarówno styl, jak i atmosferę i przesłanie oryginału. Chcieliśmy bowiem, aby dać czytelnikowi radość czytania, która mogłaby wypływać także z czytania oryginału. Te teksty zawsze poddajemy surowej krytyce różnych osób związanych z literaturą. Wydaje nam się, że na pewno udaje nam się zachować styl, atmosferę i przesłanie oryginału. Chciałabym pokazać jeden przykład z książki, w której jest skrócone opowiadanie i uproszczone Elizy Orzeszkowej Gloria Victis. Książeczka została opracowana i tekst zaadaptowany przez panią magister Magdalenę Nowak i panią magister Paulinę Stasiak. Proszę posłuchać. Fragment oryginału. Leciał wiatr światem ciekawy, niespokojny, słuchał gwarzeń, opowiadań wód, zbóż, kwiatów polnych, drzew przydrożnych i szumiał. Szumiał o wszystkim, co widział, co słyszał na szerokim, wielkim, na przedziwnym świecie i leciał, aż przyleciał do krainy, w wody, trawy i drzewa bogatej, która nazywa się Polesie Litewskie. Hej, przestworza wolne, przestworza rozłożyste, wiatrowi prędkiemu na równinach,
co skraje niebios dokoła podpierają bez przeszkód, bez zasłon. Nie uderzy się tu wiatr prędko o żadną górę, ani o żaden pagórek, nie powstrzyma lotu jego żadne wysokie miasto i chyba tylko las przed nim stanie z obliczem ciemnym i nad łąkami bezkresnymi, nad rozlanymi. Ale dla wiatru tajemnic nie ma. Są to dwaj przyjaciele. Przenika wiatr leśne gęstwiny od skraju do skraju i one mu wszystko, co widziały, słyszały, opowiadają. Przenikają się wzajemnie i w noce gwiaździste, w dnie od śniegu białe, w wieczory jesienne, od chmur posępne, od deszczu szemrzące, wiodą ze sobą długie przyjaciół rozmowy. Poetycki początek Glory Victis. Bardzo ładny. Jak na opis krajobrazu, to właśnie taki, jest to taki opis, w którym rzeczywiście widać emocje, prawda? Wyczuwa się emocje. Panie opracowujące ten tekst napisały to tak. Leciał wiatr nad światem ciekawy, niespokojny. Słuchał wody, zboża, kwiatów i szumiał. Szumiał, co widział, co słyszał na świecie. Przyleciał do krainy bogatej w wodę, trawy i drzewa, która nazywa się Polesie Litewskie. Dla wiatru tajemnic nie ma. Są to przyjaciele, wiatr i las. Leśne gęstwiny wszystko, co widziały, słyszały, opowiadają. Przyznają Państwo, że atmosfera tego fragmentu jest w zasadzie identyczna, prawda? A jednak na pewno dla cudzoziemca, nawet na poziomie A2, jest to tekst zrozumiały. Nie znajdziemy tutaj słów, które nie mogłyby się znaleźć w zestawie leksykalnym poziomu A2, w przeciwieństwie do tekstu oryginału. Prawda, w którym i drzewa przydrożne, i przedziwny jest ten świat, i gwarzenia, i tak dalej, i tak dalej. Wyrazy, które są trudne, na pewno nieznane osobie, która poznaje dopiero język polski, słowa, które na dodatek nie bardzo się w tym pierwszym etapie przydadzą, prawda? Te gwarzenia, te przydrożne drzewa nie są na początkowym etapie potrzebne. Proszę zauważyć, oryginał ma około 70 stron, tekst, który proponujemy, około 12. Proszę teraz popatrzeć przez chwilę na streszczenie tego tekstu. Wiem, że czasami cudzoziemcom, nie tylko cudzoziemcom, proponuje się przeczytanie streszczenia. Nie umiesz przeczytać całego tekstu, przeczytaj streszczenie. Nad Polesie Litewskie przyleciał wiatr, dawno niewidziany gość. Latał po całym świecie, nie było go w tym miejscu od prawie 50 lat. Teraz przywitał się z lasem, dawnym przyjacielem, z rosnącymi w nim świerkami, dębami i brzozami. W pewnym momencie wiatr powiał za kanał królewski na leśną polankę zarośniętą dzikimi różami, trawami i paprociami. Od drzew i leśnych kwiatów usłyszał opowieść o znajdującej się na tej polanie mogile. Streszczenie, które zawiera też dość sporo słów, które może niekoniecznie byłyby potrzebne na tym pierwszym etapie, w początkach uczenia się języka polskiego, tekst, w którym nie ma absolutnie atmosfery tajemniczości, atmosfery poszumu wiatru, który nad lasem płynie, tak? W tamtym tekście, zarówno w tekście oryginału, jak i w tekście uproszczonym, wyraźnie było czuć ten wiatr, który leci, wiatr, który szumi, wiatr, który przyjaźni się z lasem. Chcielibyśmy w związku z tym Państwa bardzo gorąco namawiać, aby nie korzystać ze streszczeń. Chcemy namawiać, aby znajdować takie sposoby, żeby przekazać uczniom choćby fragmenty tekstów oryginalnych, bo literatury przecież, o literaturze i literatury nie uczymy po to, żeby ktoś zapamiętał fabułę, żeby pamiętał, kto się z kim spotkał, po co, dlaczego. To nie o to chodzi w nauczaniu literatury. Chodzi nam o to, aby poznać sposób widzenia świata przez autora,
sposób widzenia świata, który prezentowany jest w danym tekście, i to chcemy uczniom też przekazać. Do wszystkich tych tekstów dołączone są różne ćwiczenia. Między innymi, co dla nas najważniejsze, ćwiczenia na rozumienie tekstu. Tutaj na tej planszy znajdą Państwo wycięte właśnie z Glorii Victis ćwiczenia polegające na odpowiedzeniu na pytania do całego tekstu, stosunkowo krótkiego jak na oryginał, jeszcze raz to przypominam. Ćwiczenia, które właśnie, w których chcemy stwierdzić, usłyszeć, zobaczyć, czy ci, którzy czytali, zrozumieli ten tekst. Tak, jakie relacje łączyły Anielkę, Marysia i Jagmina, kim oni byli dla siebie, ale też ćwiczenia, w których chcemy sprawdzić, czy czytelnicy zrozumieli to, że jedną z postaci była postać historyczna, bardzo ważna dla polskiej historii. Kim był Romuald Traugut? To, co wyczytają z tekstu, to raz, potem możemy poprosić, by poszukali w internecie, poszukali w encyklopedii, sprawdzili, kim była ta postać. Oczywiście są tutaj też pytania na rozumienie fragmentu tekstu. Tak, mamy następne ćwiczenie. Proszę przeczytać fragment tekstu rozpoczynającego opowiadanie i odpowiedzieć na pytania. I tutaj mamy takie bardziej szczegółowe pytania, które pokazują nam, czy zdania użyte w tym tekście są dla czytelnika zrozumiałe. Czy las i wiatr są zaprzyjaźnieni? Jest to celowo użyty wyraz, ponieważ w tekście las i wiatr to przyjaciele. Użyta jest podstawowa forma, rzeczownikowa forma w liczbie mnogiej tego wyrazu. Natomiast już w pytaniu przekształcamy tę formę i pytamy, czy są zaprzyjaźnieni. Sprawdzamy przy okazji, czy nasi czytelnicy, uczniowie, kursanci, ktoś, kto razem z nami czyta te teksty, czy umie też łączyć wyrazy między sobą. Czy umie zbudować sobie w głowie rodzinę wyrazów. Czy przyjaciel i zaprzyjaźniony to są wyrazy, które gdzieś mu się łączą w rozumieniu. To bardzo ważne, proszę Państwa, ponad 70% polskiego słownictwa, ponad 70% to słownictwo motywowane. Jeżeli nauczymy naszych uczniów tak patrzeć na tekst, aby umieli w wyrazie, który nawet widzą po raz pierwszy w życiu, zaprzyjaźniony, jeżeli będą umieli dostrzec to, co jest bazą, co jest podstawą tego wyrazu, czyli przyjaciel, przyjaźń, i w związku z tym próbować zrekonstruować ten wyraz, to bardzo szybko nauczymy ich rozumieć w języku polskim o wiele więcej niż to, co poznają na lekcji. Więc takie ćwiczenia, w których zadajemy pytania na zrozumienie z przekształconymi zdaniami, są bardzo, bardzo istotne. No i cykl niebieski. Cykl niebieski przeznaczony jest dla osób na poziomach B. Czyli tu są teksty tylko trochę uproszczone, lekko uproszczone, i tylko co nieco zazwyczaj skrócone. Są to teksty, również oczywiście cały czas dbamy o to, że nawet jeżeli coś przekształcamy, zmieniamy słownictwo, upraszczamy słownictwo, skracamy ten tekst, ważne, żeby znowu zachować styl, atmosferę i przesłanie oryginału. Aby poradzić sobie z trudniejszym słownictwem, które myślimy nie padło jeszcze na poziomie B1, staramy się z kolei w tej części, w tym cyklu, w cyklu niebieskim, w cyklu dla średnio zaawansowanych pod względem znajomości języka polskiego, staramy się dać sporo przypisów objaśniających niektóre wyrazy, które w tekście zostały użyte, ale też w formie obrazkowej.
wszystkim są to zarówno poważniejsze teksty lekturowe. Tutaj na przykład za chwileczkę zobaczymy właśnie obrazek z jednego z ćwiczeń, z opowiadań, z tomu, który poświęcony jest opowiadaniom Tadeusza Borowskiego, opowiadaniu, proszę Państwa, Do gazu i jednemu z opowiadań Zofii Naukowskiej z medalionów, czyli Przy torze kolejowym. Czyli staramy się także wykorzystać teksty, które znowu pojawiają się jako lektura w szkole, aby cudzoziemcom trafiającym do polskiej szkoły, tak samo jak w cyklu zielonym, ułatwić bycie w szkole razem ze swoimi polskimi rówieśnikami, żeby chociaż trochę mogli zapoznać się, aby przynajmniej częściowo mogli zapoznać się z polską literaturą, ale są tutaj też teksty lżejsze z odniesieniami kulturowymi, takimi jak na przykład Katarzyny Grocholi Zdążyć przed pierwszą gwiazdką, żeby trochę z innej perspektywy, w inny sposób pokazać polskie święta. Przykład właśnie objaśniania słownictwa, przykład z tego tomu poświęconego Tadeuszowi Borowskiemu i Zofii Naukowskiej, książki opracowanej przez dr Agnieszkę Tambor, która będzie dzisiaj mówić jako trzecia. Tutaj właśnie stwierdziła autorka opracowania, że nie da się przy takich opowiadaniach nie używać pewnych słów związanych z podróżą pociągiem, tak? W jednym i w drugim opowiadaniu znajduje się sporo słownictwa dotyczącego pociągów i podróżowania, oczywiście podróżowania w bardzo złych warunkach, gdzie jednak musiały pojawić się takie wyrazy jak deska, jak belka, jak tor, jak szyny. No i cykl czerwony. Cykl czerwony, który przeznaczony jest dla cudzoziemców na poziomie od C1, choć właściwie osoby z poziomem B2 na pewno niektóre opowiadania mogłyby czytać, ale to jest też cykl, który bardzo, bardzo polecamy polskim uczniom. Tutaj teksty są już całkowicie oryginalne, nijak nie skracane i nie przerabiane. Są to oryginały z przypisami, ponieważ bardzo wiele tekstów polskich, które chcieliśmy tutaj umieścić, ma słownictwo takie, że nawet współczesna młodzież, współczesne dzieci polskie nie do końca te wyrazy rozumieją. Umieszczamy tutaj utwory ważne dla polskiej kultury, ważne ze względu na nazwiska twórców, chociażby takie jak Olgi Tokarczuk, Sławomira Mrożka, Ryszarda Kapuścińskiego. Jest w tym czerwonym cyklu, jest Sapkowskiego Wiedźmin, tak? Uznaliśmy, że akurat to nazwisko bezwzględnie powinno się pojawić w tej serii, ponieważ Wiedźmin poprzez grę Witcher, tak, jest jednym z utworów najbardziej znanych w tej chwili na świecie. Do niedawna takim niezwykle znanym twórcą na świecie był Stanisław Lem. Dziś odchodzi się już od fantastyki naukowej w takim stylu, w jakim uprawiał ją Stanisław Lem, ale oczywiście nadal chcielibyśmy się tym autorem chwalić. Stanisław Lem jest ważny nie tylko ze względu na swoje nazwisko, nie tylko ze względu na znaczenie w literaturze światowej, bo do niedawna był najpopularniejszym polskim autorem na świecie, tłumaczonym na prawie już w tej chwili 50 języków, a jego utwory ukazały się w ponad 30 milionach egzemplarzy, ale też ze względu na język. Na utworach Lema możemy uczyć języka polskiego. Streszczanie Lema nie ma sensu, bo tak naprawdę nie o to w jego utworach chodzi, co jest w takiej powierzchownie pojmowanej fabule, tylko powinniśmy poczuć klimat budowania świata językiem, tak jak to robił Stanisław Lem. Chciałabym Państwu pokazać dwa fragmenty z jego robotów, czy właśnie z tą, który znalazł się w tej naszej serii Czytaj po polsku. Fragment pierwszy z opowiadania Jak ocalał świat. Jeden z konstruktorów, Trurl, zbudował maszynę, która potrafiła wszystko na literę N. Przyjaciel Trurla, Klapaucjusz, miał tę maszynę wypróbować. Przychodzi i każe jej zrobić nicę.
Nice? Wykrzyknął Trurl. Słyszał ktoś coś takiego, co to są nice? Ależ tak, to druga strona wszystkiego, odparł Klapauc już spokojnie. Nicować, przewracać na podszewkę, nie słyszałeś o tym? No, no, nie udawaj. Hej, maszyno, bierz się do roboty. Obok fragment ze słownika Witolda Doroszewskiego, ze słownika języka polskiego, w którym wynicować, akurat wynicować, tak, możemy też przenicować, wywrócić na nicę, ma prawie identyczną definicję. Słowo dziś rzadko używane. Mało kto już dzisiaj nicuje, mało kto wywraca na nicę, a warto oczywiście taki fragment przeczytać, żeby pokazać, że opowiadania tego typu służą też poszerzaniu słownictwa w języku polskim. I drugi fragment, mój absolutnie ulubiony fragment ze Stanisława Lema, oto trzeci rozkaz. Maszyno, masz zrobić nic. Maszyna przez dłuższy czas w ogóle się nie ruszała. Klapauc już ją zacierać ręce z zadowolenia, Trurl zaś rzekł. O co ci chodzi? Kazałeś jej nic nie robić, więc nic nie robi. Nieprawda. Kazałem jej zrobić nic, a to co innego. Też coś, zrobić nic, a nie zrobić nic, znaczy jedno i to samo. Skądże? Miała zrobić nic, a tymczasem nie zrobiła nic, więc wygrałem. Drodzy Państwo, sami Państwo słyszą w tym fragmencie idealny fragment tekstu literackiego, w którym cudzoziemcom pochodzącym choćby z języków, których nie ma zasady podwójnego przeczenia, można pokazać i wyjaśnić, na czym to polega. Nie można po polsku powiedzieć, on zrobił nic, tylko trzeba podwójnie zaprzeczyć, tak? On nic nie zrobił. Nie można powiedzieć, żaden tutaj przyszedł, tylko żaden człowiek tutaj nie przyszedł. Jest to zupełnie co innego niż wtedy, kiedy tego pojedynczego elementu użyjemy. Bardzo wiele jest języków na świecie, w którym tylko pojedyncze przeczenie się stosuje. O takich fragmentów u Lema w bajkach robotów i nie tylko jest mnóstwo. Zatem jeszcze raz powtarzam, proszę czytać choćby fragmenty utworów z osobami początkującymi, a nie streszczać im tych tekstów. Lem kiedyś powiedział, nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. My dlatego stworzyliśmy tę serię w tych trzech cyklach, zielonym, niebieskim i czerwonym, żeby pokazać, że można czytając zrozumieć, a potem jeszcze zapamiętać, bo jeśli się w tak atrakcyjny sposób pozna różne fakty, to zdecydowanie ciekawiej człowiekowi się żyje. W naszych tekstach, w tekstach tak zwanych poczytajek, bo my tę serię Czytaj po polsku nazywamy między sobą potocznie poczytajkami, znajduje się naprawdę ogromna ilość ćwiczeń. Ćwiczeń leksykalnych, czyli możemy dzięki temu poszerzać słownictwo. Ćwiczeń gramatycznych, tutaj tylko drobny przykład z tym podwójnym przeczeniem, ale tych ćwiczeń gramatycznych jest bardzo wiele. Możemy ćwiczyć rozumienie ze słuchu, kiedy odczytujemy uczniom fragment tekstu albo korzystają Państwo z tego, co mamy na naszych stronach nagrane, rozumienie tekstu pisanego. Tworzenie tekstów pisanych i mówionych, ponieważ wiele jest zadań, ćwiczeń w tej naszej serii pomieszczonych, takich na przykład jak przy Glory Victis, napisz mowę, w której wychwalałbyś bohatera ze swojego kraju. Myślę, że bardzo dobre jest takie ćwiczenie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tyle osób u siebie, które musiały uciekać ze swojego zaatakowanego kraju, której możemy im pozwolić na to, żeby pokazali coś ciekawego i coś ważnego ze swojego kraju. Nie tylko my chcemy ich uczyć o Polsce i Polski, pozwólmy im też uczyć nas o swoim kraju, tak abyśmy ich lepiej mogli zrozumieć. No i oczywiście, skoro to literatura, to są zawsze ćwiczenia, które pozwalają zinterpretować te teksty nie jako zdania językowe tylko po prostu, ale jako teksty literackie.
Ja Państwu pięknie dziękuję i oddaję głos swojemu koledze. Opowiem Państwu o mojej publikacji, właściwie najnowszym podręczniku, czy też publikacji z serii Czytaj po polsku, to zatytułowanym Tylko martwi nie kłamią, opracowanym oczywiście na podstawie tej samej powieści o tym samym tytule Katarzyny Bondy. I ta pomoc dydaktyczna jest dostosowana na poziomie średnio zaawansowanym, czyli na poziomie B1, B2. Pokażę Państwu, w jaki sposób wybrać tekst literacki, w jaki sposób przygotować się do lektury i też w jaki sposób też uprościć dany tekst literacki, aby on był jak najbardziej zrozumiały, przydatny dla naszych uczniów. Należy sobie też zadać pytanie, dlaczego właściwie uczymy tak literatury. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, to ćwiczenie języka polskiego w interesujący sposób. Odchodzimy troszkę od takiego, prawda, uczenia podręcznikowego, pozwalamy naszym uczniom, aby przeczytali tekst literacki, aby przećwiczyli na podstawie tego tekstu literackiego swoją sprawność gramatyczną, leksykalną. To też ten nasz tekst literacki, powieść, opowiadanie staje się takim żywym materiałem dydaktycznym. Oprócz tego, jeżeli tekst osadzony jest w kontekście historycznym, kulturowym, przekazujemy im wiedzę o Polsce, o historii, o kulturze, często o miastach, w których dzieje się dana powieść, akcja danej powieści. No i tym samym promujemy też polską literaturę i polski język. Szanowni Państwo, co powinniśmy czytać? Pani profesor już powiedziała, że jednym z takich przykładów naszej serii Czytaj po polsku, tej niebieskiej, jest powieść gatunkowa i taką powieścią gatunkową niewątpliwie jest kryminał, powieść kryminalna. Sam pomysł na napisanie tej pomocy dydaktycznej opartej na kryminale Tylko martwi nie kłamią wziął się z tego, że w wielu rozmowach ze studentami pojawiał się właściwie jeden gatunek literacki, jaki jest powieść kryminalna. Jednym z takich pozycji literatury współczesnej, którą dzisiaj czytamy, którą dzisiaj też widzimy w księgarniach, są książki Katarzyny Bondy, niezwykle popularnej polskiej autorki kryminałów, nazywanej dzisiaj królową polskich kryminałów. I ja postanowiłem opracować fragment z powieści Tylko martwi nie kłamią, która akurat dzieje się w Katowicach, czyli w mieście, które jest bliskie mojemu sercu. I też sam fragment tej powieści, czy też cała powieść jest mocno osadzona w realiach katowickich, co jest niewątpliwie zaletą dla cudzoziemców uczących się w Katowicach, mieszkających na Śląsku, ponieważ pokazujemy im, że ta literatura współczesna, ta literatura najnowsza może być w pewien sposób namacalna, to znaczy można trochę podróżować z tą książką, oglądać miejsca, które opisywane są w powieści, konfrontować je sobie z opisem literackim, a z tym, co widzimy w rzeczywistości. Przystępując do pracy nad książką albo nad fragmentem książki, które chcielibyśmy omówić z naszymi studentami, pracować na tym fragmencie, warto zastanowić się, który fragment z powieści chcielibyśmy wybrać. Oczywiście, Szanowni Państwo, gdy pracujemy z uczniami, którzy uczą się języka polskiego albo którzy dopiero zaczynają przygody z językiem polskim, to musimy dopasować ten tekst do poziomu, prawda, zaawansowania. Wtedy bardzo pomocne są wszystkie kryteria, które znajdziemy chociażby na stronie certyfikatu z języka polskiego jako obcego na dany poziom, od poziomu A1 do poziomu C2. Warto wtedy tam zajrzeć, spojrzeć sobie, jaki zasób leksykalny, jakie reguły gramatyczne, jakie teksty, jakie formy pisemne, jakie formy ustne możemy na tym poziomie wprowadzić, tak aby ten fragment powieści jak najlepiej dopasować. Ale co ważne, nie zabierajmy też takiego, nie zabierajmy przyjemności, czy też zabawy obcowania z literaturą naszym uczniom. To znaczy, no generalnie nie wykorzystujmy fragmentów, które zdradzają zakończenie powieści. Zachęćmy naszych uczniów do tego, aby sami przeczytali całą powieść, do tego, aby sami skonfrontowali być może swoje wyobrażenie na temat zakończenia danego fragmentu z powieści z tym, co napisze dany autor.
Tak jak już Państwu powiedziałem, ta najnowsza pomoc dydaktyczna z serii Czytaj po polsku opiera się na powieści kryminalnej Katarzyny Bondy Tylko martwi nie kłamią. Jest to edycja dla średnio zaawansowanych. Książeczka ta została podzielona na dwie części. Pierwsza część opiera się na fragmencie zaadaptowanym do poziomu B1, innymi słowy uproszczonym, tak aby osoba znająca język polski na poziomie B1 bez problemu sobie popracowała nad tym tekstem, rozwiązywała zadania, co najważniejsze, zrozumiała ten tekst. Następnie na poziomie B2 korzystamy już z oryginału, z oryginalnego fragmentu powieści. Pokażę teraz, Szanowni Państwo, fragment na poziomie B1, to jest pierwszy, właściwie akapit z tego fragmentu z tomu 14. I Szanowni Państwo, na niebiesko mają Państwo zaznaczone te wyrazy, te wyrażenia, które zostały uproszczone do poziomu B1. Tutaj od razu moja taka uwaga, proszę się nie bać pracować z takimi tekstami, nie bać się tych tekstów adaptować, upraszczać, ponieważ dzięki temu procesowi ten tekst staje się zrozumiały dla naszego ucznia, dla naszego odbiorcy. Proszę popatrzeć na ten tekst. Weronika dopiero teraz go zobaczyła. Wysoki, żylasty brunet o klasycznych rysach i złączonych brwiach stał obok szerokiego biurka przy oknie. Na biurku leżało dużo dokumentów. W prywatnym gabinecie lekarki prawie nie było śladów walki. Wazon z nieświeżymi białymi kwiatami stał w tym samym miejscu. Za mężczyzną znajdowała się biblioteka, w całości wypełniona książkami. Przeszedł w kierunku małego stolika, obok którego stał amarantowy fotel w złote esyfloresy w stylu Ludwika XVI. Prokuratorka przez chwilę nie widziała bruneta. Kiedy znów się pojawił, trzymał w ręku ramkę ze zdjęciem, w które intensywnie się wpatrywał. Miał na sobie obcisłą czarną koszulkę oraz eleganckie grafitowe spodnie od garnituru. Marynarkę miał na ramieniu, a w kieszeni był krawat w szaro-czarne pasy. Krawat to nietypowa część ubrania u policjantów z Wydziału Zabójstw, z którymi prokurator Rudy zwykle współpracowała. Wyglądał na drogi, jednak właściciel lekceważył krawat i co chwilę przydeptywał go butem. Widoczna żyła na skroni wskazywała, że mężczyzna intensywnie się nad czymś zastanawia. Ten fragment, jak za chwilkę też Państwu pokażę, na poziomie B2, zawiera, jest tak sam objętościowo, więc właściwie uproszczeniu ulegają pojedyncze wyrazy, pojedyncze zwroty. Jak Państwo popatrzą, ten fragment jest dość wdzięczny pod kątem opisu sytuacji. Mamy tutaj kobietę, prokuratorkę Weronikę, która opisuje mężczyznę, który wszedł tak do pokoju. Widzimy go, opisuje jego wygląd zewnętrzny, opisuje też drugi plan, w jakim pomieszczeniu się znajduje. Patrząc na ten fragment, zastanawiamy się, czy nasz uczeń, prawda, wszystko zrozumie, czytając ten fragment. Czy należałoby zastosować wiele przypisów podczas lektury i te przypisy też wyjaśnić naszym uczniom? Ja proponuję Państwu coś, myślę sobie, uniwersalnego, co Państwo doskonale znają. To znaczy wykorzystanie ilustracji, fotografii, rysunków w procesie dydaktycznym. Nie bójmy się korzystać z ilustracji zamieszczonych chociażby w internecie, nie bójmy się sami narysować takie ilustracje chociażby na tablicy, aby przygotować naszego ucznia do zaznajomienia się z treścią tekstu, czyli do samej lektury. W naszych seriach Czytaj po polsku jednym z kluczowych elementów, z komponentów jest przygotowanie właśnie do lektury. Jej celem tej części jest to, aby nasz student, nasz uczeń, który uczy się języka polskiego, mógł rozpocząć lekturę danego tekstu z pewną wiedzą, z pewną bazą informacji, z pewnym już zasobem leksykalnym, który będzie mu niezwykle pomocny przy zrozumieniu samego tekstu.
Ta fotografia składa się z takich 10 komponentów, które są podpisane tutaj. Żeby jakoś sobie, szanowni państwo, sfunkcjonalizować ten opis ilustracji, to dopytujemy naszych uczniów, dopytujemy naszych studentów, tak? Co robi tutaj ten Hubert Meyer, jak on wygląda, co znajduje się na tej ilustracji. Próbujemy go wprowadzić, innymi słowy, w atmosferę tego tekstu, zanim przystąpi do samej lektury. Warto sobie kontynuować ten temat. Szanowni państwo, ponieważ ten wcześniejszy fragment, który państwo widzieli, on jest zdecydowanie zbudowany na opisie osoby, jej wyglądzie zewnętrznym. Tak? Ten wygląd zewnętrzny w większości definiuje nasz sposób ubierania, to co mamy na sobie, więc pozwólmy naszym uczniom stworzyć sobie taką swobodną sytuację, aby mogli porozmawiać na temat tego, co mają dzisiaj na sobie, aby mogli trochę przećwiczyć tę leksykę, która później właściwie zostanie wykorzystana w tym fragmencie, tylko martwi nie kłamią. Co ważne, szanowni państwo, tak już, jak już państwu powiedziałem, teksty literatury współczesnej też są niezwykle wdzięczne, że użyję takiego słowa, ponieważ są często osadzone w rzeczywistych realiach. W rzeczywistych realiach zwłaszcza osadzona jest powieść kryminalna, która najczęściej po prostu dzieje się w konkretnej, rzeczywistej przestrzeni. Tak się składa, że powieść Tylko martwi nie kłamią dzieje się w Katowicach. I tutaj mają fragment państwo jednego z zadań. To jest mapa centrum Katowic z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami, które pojawiają się w tekście, które pojawiają się we fragmencie. Próbujemy w jakiś sposób ukierunkować naszego studenta, naszego ucznia do tego, na to, aby spróbował osadzić książkę w rzeczywistości prawdziwej, w rzeczywistości realnej. To zadanie opiera się na tym, w jaki sposób Hubert Meyer ma znaleźć drogę. Zachęcam jeszcze raz do wykorzystania wszelkich pomocy dydaktycznych w postaci grafik, ilustracji, które okazują się niezwykle pomocne w rozumieniu samego tekstu. Mówiłem państwu na początku, że ta poczytajka dotycząca powieści Tylko martwi nie kłamią została przygotowana zarówno na poziom B1, jak i na poziom B2. O ile na poziomie B1 tekst, fragment powieści został zaadaptowany, to na poziomie B2 wykorzystujemy oryginalny fragment tekstu. Znowu tutaj na niebiesko państwu zaznaczyłem te fragmenty, które, te wyrażenia, tę leksykę, która na poziomie B1 została uproszczona. Jak państwo sobie porównają ten wcześniejszy fragment na B1, a ten obecny na B2, to widzą państwo, co już powiedziałem, objętość tekstu nie zmieniła się. Zachowujemy właściwie oryginalny sens powieści na poziomie B1, co widać to na poziomie B2, z tym, że jak państwo popatrzą, widzimy troszkę już różnicę w używaniu leksyki. Zamiast zauważyła, mamy dostrzegła, prawda? Tam mieliśmy biurko pełne dokumentów, tutaj mamy niekonwencjonalne biurko, było załadowane dokumentami. Tak? Tutaj mamy rzymski profil, tam było klasyczny profil, tak? Tam mieliśmy czarną koszulkę, tak, opinającą. Tutaj mamy czarne polo, opinało jego szerokie plecy i było wpuszczone w eleganckie grafitowe spodnie od garnituru. Tam mieliśmy, że po prostu marynarkę miał zawieszoną na ramieniu. Tutaj mamy marynarkę od kompletu, miał przewieszoną przez ramię, a z jej kieszeni zwisał krawat w szaro-czarne pasy. Nie tylko upraszczamy leksykę, ale upraszczamy też konstrukcje gramatyczne. Proszę popatrzeć, na poziomie B1 nie mieliśmy tutaj imię słowu przysłówkowego, tutaj przydeptując co chwila lakierkę. Dlatego apeluję właściwie jeszcze raz, proszę nie bać się upraszczania tych tekstów, konstrukcji gramatycznych i leksykalnych. Najważniejsze jednak, aby zachować sens. Powiedziałem państwu wcześniej, że warto korzystać z tych pomocy graficznych. Tę pomoc dydaktyczną, którą mieliśmy na początku, czyli ilustrację Huberta Meyera na tle miejsca zbrodni, możemy wykorzystać też na poziomie B2 i ja to samo robię w tej publikacji. Aby uniknąć ogromnej liczby przypisów w tym fragmencie, bo jak państwo popatrzą, jest tutaj troszkę skomplikowanego słownictwa, to na koniec tego fragmentu, podobnie jak na poziomie B1, zamieszczam jeden
jeden przypis, krótki przypis, tak, proszę zajrzeć na fotografię, na ilustrację w zadaniu w części pierwszej, na zadaniu numer jeden. Szanowni Państwo, tutaj taka praktyczna wskazówka. Gdy wykonujemy materiały dydaktyczne w postaci obrazków, ilustracji, warto, żeby też one były uniwersalne, żeby się mogli dostosować zarówno dla naszych uczniów na poziomie B1, jak i na poziomie B2, czy też na poziomie A1, A2, ponieważ tak właściwie sens, który przekazujemy za pomocą tego fragmentu literackiego, jest taki sam. Proszę popatrzeć, w części pierwszej nasze przygotowanie do lektury, czyli do przeczytania tego fragmentu, który Państwu wcześniej pokazałem, opierało się głównie na ilustracji. Tam na tej ilustracji mieliśmy zaznaczone od 1 do 10 poszczególne jej elementy. Następnie prosiliśmy naszego ucznia, naszego studenta, aby opisał te ilustracje. Na poziomie B2 wykorzystujemy już jednak pewne połączenia, które wyrazowe, pewne wyrażenia, które będą niezwykle pomocne w lekturze tego tekstu. Po prawej stronie mają Państwo definicję tych wyrażeń. Jaki jest cel takiego zadania przed przystąpieniem do lektury? Ano taki, żeby te wszystkie wyrażenia, wszystkie te wyrazy dotyczące opisu, wyglądu Huberta Meyera, nasz uczeń zrozumiał. Wtedy unikamy też, Szanowni Państwo, takiego czytania tekstu i co chwila wyjaśniania słów, które nasz student, nasz uczeń napotyka, tak? Podnosi rękę, zadaje pytanie, a co znaczą stalowe częczówki, a co znaczy niezobowiązująca elegancja, co znaczą markowe dodatki. To zadanie pozwala nam uniknąć tej sytuacji, ale żeby to nie było tylko dopasowanie, prawda, numeru 1 do litery A, czyli dopasowania poszczególnych terminów do definicji, warto też sobie sfunkcjonalizować leksykę, którą wprowadzamy. Na przykład jeżeli to dotyczy charakterystyki, dość często używanej w szkole, dość często wykorzystywanej w powieściach kryminalnych, czy też innego rodzaju typach tekstu, warto sobie pogrupować taką leksykę, którą wprowadzamy. Tutaj mamy chociażby wygląd zewnętrzny i zachowanie. Tym samym sprawdzamy, czy nasz uczeń, nasz student zrozumiał wcześniejsze treści przekazane w poprzednim zadaniu. Możemy to zadanie jeszcze rozszerzyć. Na przykład wrócić znowu do ilustracji, którą mieliśmy na poziomie B1, przedstawiającą Huberta Meyera, i poprosić, aby za pomocą tych zwrotów, które pojawiły się w poprzednim zadaniu, opisał te fotografie. Tak? To już będzie troszeczkę trudniejsze niż na poziomie B1, ale niezwykle praktyczne, ponieważ wykorzystujemy całą leksykę, którą wprowadziliśmy w poprzednim zadaniu. Szanowni Państwo, ja jestem też zwolennikiem tego, aby nie czytać tekstów literackich w izolacji, to znaczy, żeby one nie były sobie takim samodzielnie istniejącym bytem, który dla naszego studenta, dla naszego ucznia nie jest zupełnie jakoś przydatny. Nie chciałbym, żeby tekst zamienił się po prostu w smętną lekturę, którą trzeba przeczytać. Warto zainteresować naszego ucznia, naszego studenta i wykorzystać ten tekst literacki do pracy nad innymi sprawnościami. Możemy napisać e-mail do Katarzyny Bondy, w którym zaprosisz pisarkę do swojej miejscowości i przekonasz ją, żeby akcję następnej książki umieściła w Twoim miejscu zamieszkania. Dzięki temu ćwiczymy jedną z form użytkowych, jaką jest napisanie e-maila. Ćwiczymy ją oczywiście na poziomie B1. Pokazujemy wykorzystanie praktyczne właściwie tego fragmentu literackiego, ponieważ ten fragment dzieje się w Katowicach. Ponadto, Szanowni Państwo, możemy też na przykład na poziomie B1 wykorzystywać zdecydowanie takie wiadomości, które dzisiaj młodzież wysyła, na przykład na SMS-y, Messenger, WhatsApp, i na przykład żeby napisali zachętę do kolegi, do koleżanki do przeczytania danej książki, do zobaczenia danego filmu, do zobaczenia jakiegoś filmiku na YouTubie, tak? Tak, żeby w sposób sfunkcjonalizować sobie te treści, które wprowadzamy za pomocą tekstu literackiego. Ja tutaj proponuję takie zadanie, kto zamordował Johanna Schmidta. Proszę napisać dalszą część historii. Tak? To jest pierwsza część zadania, czyli sam nasz uczeń wymyśla, kto tak naprawdę zabił tego bohatera,
sprawdza się w roli niczym Sherlock Holmes czy też Hubert Meyer z powieści Katarzyny Bondy i próbuje rozwikłać daną zagadkę, ale następnie prosimy naszego ucznia, aby przeczytał całą powieść Tylko martwi nie kłamią Katarzyny Bondy i spróbował porównać swoją wersję z oryginałem. Czy coś się nie zgadza? Jest to niezwykła inspiracja do rozmowy ze studentami. Dlaczego wyobrażał z uczniami? Dlaczego wyobrażał sobie takie zakończenie, a nie inne? W formie pisemnej proponujemy naszym uczniom, aby dokończyli książkę, tak? Na poziomie B1 zamieniamy to troszkę, to znaczy nasi studenci, uczniowie nie będą pisali tego tekstu, ale zmotywujemy ich do tego, aby w formie ustnej spróbowali odgadnąć, kto zabił Johanna Schmidta. To też jest doskonała motywacja, aby studenci, uczniowie pracowali w grupach, aby wspólnie wymyślili zakończenie książki. Uczymy ich też takiej wypowiedzi, swobodnej wypowiedzi w języku polskim. Wykorzystujemy te opisy, tę leksykę, którą wprowadziliśmy w poprzedniej części naszej lekcji, w poprzedniej części zajęć, chociażby związaną z wyglądem zewnętrznym, z zainteresowaniem, z cechami charakteru. Natomiast na poziomie B2 proponujemy już porozmawiać na takim poziomie interpretacyjnym. To znaczy chcemy zapytać studentów, uczniów, co oznacza tytuł książki? Tylko martwi nie kłamią. Jak rozumiesz tytuł książki, z której pochodzi fragment? Czy zgadzasz się z tą sentencją? Chcemy zachęcić naszych uczniów do rozmowy na temat fragmentu, który przeczytali, być może na temat całości książki. Zachęcamy ich do zbudowania monologu, co jest bardzo ważne, zwłaszcza na poziomie średnio zaawansowanym, do argumentowań, do wyrażania swoich argumentów czy też kontrargumentów, ale zdajemy sobie sprawę, że uczymy też języka polskiego jako obcego, prawda, ludzi pochodzących czasami z różnych kręgów kulturowych. I takim wspólnym mianownikiem łączącym te kryminały zagraniczne i ten kryminał polski, czy też inny typ literatury, który jest zarówno popularny w kraju naszego ucznia, jak i na przykład w Polsce, możemy zadać pytanie dotyczące, kto jest najpopularniejszym autorem powieści, tutaj powieści kryminalnych w twoim kraju, tak? Proszę krótko opisać twórczość tego pisarza. Możemy też zapytać ten pisarz, czy taka twórczość jest popularna w twoim kraju, czy ktoś z twojego otoczenia albo ty czyta takie książki. Tak, żeby pokazać naszemu uczniowi, że nie zamykamy się tylko tutaj w takim, bym powiedział, środowisku literackim, w literaturze polskiej, tylko w literaturze polskiej. Jesteśmy sami jako nauczyciele chętni do wysłuchania, nauczenia się czegoś od naszych uczniów, od naszych studentów, aby poszerzyć swoje własne horyzonty dotyczące chociażby w tym tutaj przypadku w powieści kryminalnej. Ta publikacja serii Czytaj po polsku właściwie na poziomie zaadaptowanym, na poziomie B1 była też czytana z tymi studentami, studentkami, którzy Państwo widzą na fotografii i oni byli pozytywnie zaskoczeni tym, że tekst literacki dzieje się w mieście, który znają, w miejscach, którymi codziennie spacerują na uczelnię, w miejscach, w których robią często zakupy, spotykają się z kolegami i z koleżankami. I to też chyba pokazuje taki sens umieszczania, czytania tekstów literackich, zwłaszcza współczesnych, które bardzo często dzieją się na naszych oczach, dzieją się w przestrzeni, którą znamy, a być może często zapominamy o tym, że mamy wręcz taką literaturę za rogiem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ja na koniec, w ostatniej części naszego spotkania, odniosę się właśnie do tego, jak czytać, co czytać z naszymi uczniami, uczennicami, studentami, studentkami, ale spróbuję pokazać takie trochę, no nie wiem, alternatywne sposoby i możliwości. Będę miała na myśli, w zasadzie mówiąc, głównie tę sytuację lekcyjną, w której pewnie większość z Państwa się w tej chwili znalazła, czyli sytuację lekcyjną, w której oprócz
polskich uczniów. W klasie znaleźli się również uczniowie i uczennice ukraińskie. Natomiast poza właściwie pierwszymi dwoma slajdami, które będą dotyczyły bezpośrednio Ukrainy, wszystko, o czym będę mówiła, mogą Państwo odnieść do właściwie każdego ucznia czy uczennicy, studenta czy studentki, z którym się Państwo zetkną. Pierwsze dwa slajdy będą dotyczyły Ukrainy, dlatego że pierwsze dwa slajdy chciałabym, żeby dały nam taką jakby dodatkową świadomość tego, kim ci nasi ukraińscy uczniowie i uczennice są. Pierwszy slajd, który widzą Państwo w tej chwili, pokazuje w stanie na 2020 rok znajomość języków, to znaczy właściwie używanie języków jako języków pierwszych na terenie Ukrainy. Pokazuję to Państwu dlatego, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że pomimo, że głównie będziemy zastanawiali się nad tym, jak zaproponować naszym uczniom, uczennicom teksty po ukraińsku, bo zaraz o tym sobie powiemy. Te teksty mogą być także w języku rosyjskim. Niebieska linia, którą Państwo widzą, to pierwszy język ukraiński, czerwona linia, którą Państwo widzą, to język rosyjski. Jak Państwo widzą, ta linia na końcu zaczyna wzrastać z powrotem. No i linia żółta, to linia obrazująca osoby używające jednocześnie języka ukraińskiego i rosyjskiego. Proszę Państwa, wśród Państwa uczniów są z całą pewnością uczniowie, którym łatwiej, szybciej i prościej jest porozumiewać się w języku rosyjskim, a niekoniecznie w języku ukraińskim. Druga informacja, którą chciałabym Państwu przekazać, myślę, że to jest taka wiedza właśnie bardzo ciekawa, bo ona dla mnie kiedyś, kiedy się tego dowiedziałam, była bardzo ciekawa, to jest taka podstawowa informacja o systemie edukacyjnym na Ukrainie. System edukacyjny na Ukrainie, jak Państwo wiedzą, zapewne troszeczkę różni się od naszego. Różni się przede wszystkim tym, że nie ma jakby podziału szkół. Uczniowie uczą się w 12 klasach. Po klasie 9 mogą zapisać się do szkoły zawodowej albo do technikum. Natomiast jeśli nie chcą zmieniać szkoły na szkołę zawodową lub technikum, realizują swoją edukację w 12 klasach. Niedawno jeszcze w 11, no jakiś czas temu w 11, teraz w 12. I proszę Państwa, największą ciekawostką systemu edukacyjnego Ukrainy jest to, w przeciwieństwie do naszego systemu, w którym mamy tylko i wyłącznie jeden przedmiot, określany mianem języka polskiego, na którym realizujemy materiał językowy, który jak wiemy no, jest dość skromny w podstawie programowej, materiał z literatury i to i z literatury polskiej i z literatury światowej, to w systemie ukraińskim są to trzy osobne przedmioty. Osobny przedmiot dotyczy języka ukraińskiego, jest osobny przedmiot dotyczący literatury i on jeszcze rozdzielony jest na dwa tak zwane kursy. Ukraińcy nazywają to kursami. Kurs literatury ukraińskiej i kurs literatury światowej. W związku z czym ten materiał jest w przypadku szkoły ukraińskiej znacznie większy, szerszy, obszerniejszy niż w przypadku naszych szkół. W klasach polskich na Ukrainie system jest z kolei zbliżony do polskiego. W programie szkolnym, w podstawie programowej ukraińskiej jest Mickiewicz, natomiast w polskiej podstawie programowej nie ma Szewczenki. Czytanie z uczniami utworów literackich w języku polskim będzie oczywiście dla nas bardzo ważne. Nie ma najmniejszych przeszkód, aby w tej sytuacji edukacyjnej, w której znaleźliśmy się w tej chwili, nasi uczniowie przynajmniej część tekstów literackich czytali nie po polsku, a po ukraińsku. Istnieją specjalne strony, specjalne repozytoria, na których znaleźć można literaturę w otwartym dostępie w języku ukraińskim. Widzą tutaj Państwo w tej chwili wybór kilku pozycji, które ja dzisiaj znalazłam. Mamy Mickiewicza, mamy Ogniem i Mieczem, mamy Quo Vadis całe po ukraińsku, a jeśli nawet czegoś już kompletnie nie da się znaleźć, to na jednej z tych stron znalazłam na przykład biografię Bolesława Prusa po ukraińsku, w języku ukraińskim, co też może okazać się dla nas
ratunkiem. Na tej stronie, którą widzą Państwo u góry, z tym takim czerwonym napisem, ja przeszukiwałam ją w języku polskim. Przeszukiwałam ją, wpisując nazwiska po polsku, wszystko się tam bez problemu pokazywało. Oczywiście cała strona jest po ukraińsku, natomiast ta wyszukiwarka działała mi w języku polskim, więc to pewnie też może być taka podpowiedź, może to być dla Państwa pewne ułatwienie. No i właśnie, jak powiedziałam, ci ukraińscy uczniowie Mickiewicza w szkole poznają, natomiast uczniowie polscy nie poznają w polskiej szkole Szewczenki, ponieważ nie ma go w podstawie programowej. No i właśnie, tu pierwszy taki trop, który chciałabym Państwu podpowiedzieć, być może obecność tych ukraińskich uczniów warto by było w takim razie wykorzystać. Wykorzystać na różne sposoby, myśląc o tym, że różnorodność kulturowa w klasie, różnorodność językowa w klasie nie jest dla nas barierą, tylko powinna być dla nas atutem. Przez te najbliższe tygodnie, miesiące, tak naprawdę nie wiemy jak długo będziemy, tak, mieli tych ukraińskich uczniów w naszych klasach. Będzie to pewnie bardzo różnie wyglądało. Postarajmy się wykorzystać tę ich obecność po to, aby pokazać polskim uczniom coś nowego, ale także po to, aby zachęcić polskich uczniów do nietypowych, niestandardowych form pracy z tekstem literackim, żeby to oni mogli stać się też przewodnikami swoich ukraińskich kolegów i koleżanek po świecie literatury polskiej i literatury światowej. Jeśli chodzi o literaturę światową, to pewnie tak naprawdę z większością tłumaczeń w ogóle nie będzie problemu. No, tej literatury polskiej, wiadomo, będzie pewnie ilość troszkę skromniejsza. Natomiast właśnie postarajmy się zrobić z naszych uczniów przewodników po świecie literackim dla swoich ukraińskich kolegów i koleżanek. I teraz chciałabym właśnie zasugerować kilka takich, no nie wiem, trików, tropów, pomysłów, które można by na zajęciach wykorzystać. Pewnie część z tych pomysłów wykorzystują Państwo na swoich zajęciach z polskimi uczniami i uczennicami, no ale właśnie może warto teraz pomyśleć o nich nawet częściej. To, o czym mówił już dr Tomasz Gęsina, czyli aktywizacja tej literatury, funkcjonalizacja tej literatury. Spróbujmy popatrzeć na te teksty literackie jako na żywe tworzywo, jako na tworzywo, które może nam pomóc w realizacji różnych projektów. Próbujmy szukać wspólnych kontekstów literatury, tej, którą znamy my, i literatury, którą znają nasi ukraińscy uczniowie. Ja pokażę Państwu tutaj taki projekt, który robiłam ze swoimi studentami, który dotyczył nieco czego innego. On dotyczył porównania motywów w literaturze, która należy do kanonu lektur w polskiej szkole, i odnalezienia tych samych motywów w filmach współczesnych, które nasi studenci czy uczniowie oglądają. Można to potraktować dokładnie w ten sposób. Można też zabawić się w taką sytuację lekcyjną, w której motywy z danego dzieła literackiego polskiego nasi ukraińscy uczniowie będą mieli wskazać i opowiedzieć w dziełach literackich, na przykład ukraińskich, które znają oni, które zdążyli już przerobić w swoich szkołach. Proszę Państwa, książkę można też obejrzeć. Jeśli z różnych względów nie widzą Państwo takiej możliwości, aby uczeń czy uczennica ukraińska przeczytali tylko fragment lektury, a do tego bardzo zachęcam. Myślę, że nie zawsze jest taka konieczność, żeby uczeń przeczytał całość, no ale jeśli z jakiegoś powodu uważacie, że no właśnie dla tej praktyki lekcyjnej, dla tej sytuacji lekcyjnej lepiej by było, żeby uczeń, uczennica znali całość, no to przecież oni mogą tę książkę też najczęściej polskiej literatury obejrzeć. Mogą obejrzeć ekranizację, ale też, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, mogą tej książki posłuchać. Myślę, że niemalże cały kanon polskiej literatury, którą wykorzystuje się w szkole, jest już dziś w audiobookach. Sprawność słuchania będzie zawsze u naszych ukraińskich uczniów i uczennic
wyżej postawiona i lepsza niż sprawność czytania. Czytanie jest zawsze w obcym języku trudniejsze. To jest jedną z najtrudniejszych sprawności, czytanie i pisanie. Natomiast słuchanie i rozumienie tego tekstu słuchanego będzie o wiele prostsze. Może oni nie muszą przeczytać, może mogą odsłuchać audiobooka, może mogą odsłuchać fragment tego audiobooka. To da dodatkowy dobry efekt, bo będą osłuchiwali się z językiem polskim. Można zastosować inną metodę. Możemy na lekcji wspólnie czytać sobie jakiś fragment lektury, szczególnie jeśli są jakieś formy krótsze. Niech nasi polscy uczniowie czytają swoim ukraińskim kolegom i koleżankom teksty literackie, oni dzięki temu zrozumieją je dużo łatwiej i zrozumieją z nich dużo, dużo więcej. Można posunąć się dalej, jeśli trafimy na taki tekst, na przykład Quo Vadis, tak, które wiemy już na pewno, że istnieje w języku ukraińskim, wiemy gdzie je znaleźć i wiemy, że jest do niego dostęp. Jeśli realizujemy to Quo Vadis na zajęciach, na lekcji, to spróbujmy wybrać fragment w języku polskim, ten sam fragment w języku ukraińskim, niech to ukraińscy uczniowie przeczytają po ukraińsku na głos naszym polskim uczniom, uczennicom ten tekst, niech Polacy zastanowią się, co oni z tego tekstu zrozumieli, ile z tego tekstu byli w stanie wyciągnąć dla siebie. Porównajmy może jakieś elementy, porównajmy to, jak nazywają się niektóre rzeczy, porównajmy jakieś elementy kulturowe, w jaki sposób one są przetłumaczone na język ukraiński. Wbrew pozorom, kiedy zaczniemy to wszystko mówić, a niekoniecznie tylko wpatrywać się w literki napisane na kartce, ta komunikacja polsko-ukraińska zacznie przebiegać dużo, dużo łatwiej i dużo, dużo prościej. Jeśli już całkiem nie umiemy czegoś wytłumaczyć, nie umiemy czegoś powiedzieć, to po prostu to zwizualizujmy. Pokazywał właśnie dr Tomasz Gęsina takie metody obrazkowe, zdjęciowe. Wszystko, słuchajcie, da się pokazać i narysować. Nawet jeśli te rysunki nie będą szczególnie atrakcyjne, bo będą powstawały na gorąco, na tablicy, na lekcji, ja też nie jestem świetną rysowniczką, to im więcej śmiechu z tego będzie, tym tak naprawdę ta lekcja będzie atrakcyjniejsza dla wszystkich uczniów, bo śmiech powoduje, że zapamiętujemy różne rzeczy, że łatwiej jest nam je zapamiętać. No właśnie, i zachęćmy naszych polskich uczniów do tej empatyczności wobec swoich kolegów, do tej empatii wobec swoich kolegów, do tego, żeby chcieli poznawać ich kulturę i literaturę, ale też żeby chcieli dać poznać siebie, czyli to, co powiedziałam na początku, niech to oni staną się przewodnikami w tych meandrach literatury polskiej, niech to oni pokazują swoim polskim kolegom, co jest ciekawe, co jest warte przeczytania, niech to oni martwią się, jak te poszczególne słowa wytłumaczyć. Niech pokazują, niech skaczą, niech rysują, można łączyć ich w pary, można łączyć ich w grupy. Wszystko to zależy od tego, czy mają Państwo do czynienia z taką sytuacją, że w grupie jest, w klasie jest jeden uczeń czy uczennica, czy jest ich więcej. Bardzo ważne rzeczy. Zachęcam Państwa bardzo, żeby nauczyli Państwo jak najszybciej swoich zagranicznych, tak? Czy to będą Ukraińcy, czy będą to przedstawiciele innych narodowości, nie ma znaczenia, żeby Państwo nauczyli ich jak najszybciej pracy ze słownikiem. To nie musi być, słuchajcie, najmądrzejszy słownik na świecie, to może być równie dobrze słownik internetowy, ale żeby oni wiedzieli, że czytać można też w taki sposób, że jeśli czytam i nie rozumiem jakiegoś słowa, nie rozumiem jakiejś frazy, to mogę skorzystać ze słownika po to, żeby tą frazę zrozumieć. Najlepszym takim źródłem wiedzy słownikowej będzie na pewno Wielki Słownik Języka Polskiego, który znajduje się w internecie, ale nie ukrywam, że zachęcam Państwa także, abyście zraz przynieśli może na lekcje papierowe słowniki. Polskim uczniom też nie zaszkodzi taka umiejętność, żeby nauczyli się, w jaki sposób funkcjonuje słownik, w jaki sposób działa słownik i żeby nauczyli się, że oni też czasem jak czytają, doskonale to wiemy, nie rozumieją wszystkich słów i też słowniki są właśnie dla nich. Słowniki polsko-polskie służą do tego, żebyśmy w nich mogli sprawdzać słowa, których nie rozumiemy.
Chciałam Państwu pokazać jeszcze dwa takie projekty, które ja realizowałam z różnymi grupami cudzoziemców, które no właśnie bazowały na tym, że pewne rzeczy, bo teraz tak, podaliśmy sobie już kilka różnych sposobów na to, jak ten nasz cudzoziemiec ma przeczytać i poznać tekst. No ale teraz chcielibyśmy, żeby on jeszcze w jakiś sposób aktywnie uczestniczył w lekcji związanej z tym tekstem. I temu mogą oczywiście posłużyć różnego rodzaju ćwiczenia i zadania, takie jak ich propozycje pokazywaliśmy w serii Czytaj po polsku, ale jeśli ten nasz uczeń, uczennica, cudzoziemiec, widzimy, że no jest zablokowany, boi się mówić, zrozumiał, bo właśnie wprowadziliśmy różne takie aktywizujące sposoby rozumienia tego tekstu, ale wiemy, że on nie będzie chciał mówić, że on się będzie bał trochę odezwać na lekcji, bo nie będzie mówił biegle po polsku, będzie się wstydził, to spróbujmy zrobić tak, niech to polscy uczniowie mówią o tym tekście, a ci ukraińscy uczniowie, póki boją się mówić, niech wizualizują na różne sposoby te teksty. No i tutaj trzy takie propozycje. Jedna propozycja z gatunku zrób to sam. Jedna propozycja to robienie zdjęć, które mają oddawać tematykę danego tekstu albo mają imitować jakiegoś bohatera tekstu literackiego. Tutaj akurat widzą Państwo moją własną osobistą córkę w skontrastowaniu z pewnym plakatem z bardzo znanego filmu. Zdjęcie nie było pozowane, to akurat jest zdjęcie przypadkowe, natomiast to zdjęcie podsunęło mi myśl, żeby takie właśnie projekty realizować ze studentami i te projekty fantastycznie się udały. Wzbudzanie w uczniach kreatywności zawsze nas zaskakuje, bo zawsze się okazuje, że oni potrafią i ciekawią ich rzeczy, o których byśmy czasem nawet nie pomyśleli, a na dodatek, kiedy pozwalamy im wykorzystywać do tego tak zwane nowe technologie, które nie są już specjalnie nowe, tak? Czyli platformy internetowe, komórkę, której normalnie na lekcjach zabraniamy używać i tak dalej, to zawsze jest dla uczniów ekscytujące. No i jeszcze druga jakby propozycja właśnie takiej możliwości wizualizacji treści literackich, czyli stworzenie sztucznego profilu na Facebooku dla bohaterów danej powieści czy danego opowiadania. Do tego służy strona, która nazywa się Fakebook, bo oczywiście na Facebooku prawdziwym nie wolno tego robić, nie wolno zakładać kont nieprawdziwym ludziom, nieistniejącym. No i druga możliwość, którą ja wolę, ja bardzo lubię te aplikacje, to taka aplikacja, która pozwala robić, ja nie wiem jak to się nazywa po polsku, no te takie ekrany z wiadomości, tak jak te tak zwane słynne paski, tak, telewizyjne. Tutaj widzicie właśnie to, po lewej stronie widać to narzędzie, którym można to robić. Narzędzie jest, no, proste to jest za dużo powiedziane, ono jest banalnie proste, dlatego że ono wygląda dokładnie tak, jak je w tej chwili widzicie na ekranie. Wszystko robi się tutaj na tych żółtych polach, po prostu wpisuje się swoje informacje i one natychmiast pojawiają się na ekranie. Można skorzystać z gotowej bazy zdjęć, można zdjęcie wgrać swoje, tutaj nie ma z tym problemu, więc zachęcam do tego, żeby właśnie aktywizować tych ukraińskich czy cudzoziemskich w ogóle uczniów w taki też sposób. Jeśli wiemy, że oni nie odezwą się na lekcji, będą mieli problem z omawianiem lektury, to zadajmy im coś do zrobienia, co będzie się wpisywało w tok naszej lekcji, co w pewnym sensie uzupełni tok tej lekcji. No i zachęcam Państwa też do tego, żebyście na lekcjach języka polskiego, na lekcjach wychowawczych myśleli dużo o tym, żeby jak najbardziej integrować uczniów ze sobą. Bardzo, bardzo zachęcam Państwa, aby właśnie to, co powiedziałam na początku, wykorzystać obecność cudzoziemców w klasie po to, żeby zainteresować naszych polskich uczniów światem wokół nich. Można robić to na bardzo różne sposoby. Można wspólnie czytać, jak powiedzieliśmy, w dwóch językach i porównywać te dwa języki. Można wspólnie oglądać filmy i seriale. Jest
jest mnóstwo filmów ukraińskich teraz, które można bez problemu, do których bez problemu jest dostęp na platformach streamingowych, warto z tego skorzystać. Można robić prezentacje o krajach i to wcale nie musi być tak, że Ukraińcy muszą opowiadać o Ukrainie, może niech to Polacy poznają pewne aspekty tego kraju, niech dowiedzą się z internetu i niech to oni opowiedzą swoim ukraińskim kolegom, czego dowiedzieli się o ich krajach, a ukraińscy koledzy będą mieli okazję i koleżanki będą mieli okazję to zweryfikować. Możemy wspólnie oglądać przewodniki, możemy wspólnie oglądać jakieś blogi, vlogi, możemy gotować, możemy wspólnie oglądać, sięgać do profili w mediach społecznościowych, możemy tą integrację kulturową przeprowadzać na bardzo różne sposoby i do tego bardzo Państwa zachęcam. I już dosłownie ostatnia myśl, taka myśl, która no właśnie cały czas pewnie gdzieś wszystkim nam kołacze się po głowach, to znaczy w jakiej sytuacji my tak naprawdę jesteśmy? Czy ci ukraińscy uczniowie i uczennice są z nami tylko na moment? Czy będziemy im musieli wystawić oceny na koniec semestru? Czy za chwilę, za jakiś czas część z nich będzie musiała podejść do jakichś polskich egzaminów, matura, egzamin ósmoklasisty, będą musieli kontynuować naukę w którymś momencie? Czy jednak za chwilę część z nich szczęśliwie dla siebie będzie mogła wrócić do swoich domów, do swoich szkół. Niezależnie od tego, jaka będzie odpowiedź na to pytanie, jaka jest odpowiedź na to pytanie, zachęcałabym nas wszystkich do tego, siebie też do tego bardzo zachęcam, abyśmy cały czas myśleli tylko i wyłącznie właściwie o tym, jak sprawić, aby pobyt w polskiej szkole przyniósł naszym ukraińskim gościom jak najwięcej korzyści. To znaczy, nawet jeśli stanie się tak, że za miesiąc większość naszych ukraińskich uczniów będzie mogła szczęśliwie wrócić do swoich domów, będzie mogła wrócić do swoich szkół, będzie mogła wrócić do swojego systemu edukacji, to może wykorzystajmy ten miesiąc po to, na to, żeby pokazać im coś, czego w swojej szkole nie poznają, żeby zachęcić ich do poznawania kultury polskiej, żeby pokazać im, że ta kultura polska jest ciekawa i żeby pokazać im, że ten język polski, którego zaczęli się tutaj uczyć na bardzo różne sposoby, tak? Bo uczą się go ciągle, uczą się go chodząc po ulicach, uczą się go grając w piłkę z kolegami na boisku, uczą się go w szkole, przyswajając go nawet przez skórę, tak? Bo nawet jeśli siedzą na lekcji, nie rozumieją wszystkiego, nie są w stanie całkowicie równolegle pracować z polskimi uczniami, to jednak osłuchują się z tym językiem polskim i ten język polski wcześniej czy później wybuchnie sam, prawda? I oni jak małe dzieci, które uczą się najpierw słów i nagle zaczynają ni stąd, ni zowąd mówić pełnymi zdaniami, z nimi też tak będzie. Pokażmy ich, że to jest dla nich tylko atut i tylko korzyść, dlatego że być może jeśli już zaczną poznawać podstawy tego języka polskiego, może będzie warto, że nawet kiedy wrócą na Ukrainę, żeby uczyli się go dalej, żeby kontynuowali swoją przygodę z językiem polskim i z kulturą polską, bo wtedy będą mieli atut dwujęzyczności w ręce, będą mówili w drugim języku, a to może przynieść ogromne korzyści w życiu. Bardzo, bardzo dziękuję. Thank you.
Dziękuję.